Cześć! W tym filmie pokażę Wam następne kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę ciekawe i dość nietypowe, a za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, link jest w opisie pod filmem. Nie zanudzając, zaczynajmy. Podobają Wam się egipskie piramidy? W Polsce mamy jedną we wsi Rapa na Mazurach, tylko że w dużo mniejszej skali. Ten zaskakujący budynek ukryty w lesie to grobowiec pruskiej rodziny baronów von Wahrenheit. Historia powstania obiektu jest dosyć tajemnicza. Podobno po tym, jak Friedrichowi von Wahrenheitowi udało się kupić na aukcji w Berlinie złoty posążek boga Anubisa, wokół którego krążyła legenda, że dotknięcie go groziło nieszczęściem, artefakt bierze do ręki Ninette, trzyletnia córka Fahrenheita. Zapada na szkarlatynę i umiera. Zrozpaczony ojciec buduje dla niej grobowiec w kształcie piramidy. W nadziei, że zwłoki dziecka zostaną w jego wnętrzu samoistnie zabalsamowane i przetrwają wieki. Było to w roku 1811. Miejsce to zostało wybrane ze starannym zachowaniem zasad radiastezji. Promieniowanie jest tu szczególnie silne i korzystne. Piramida ma 16 metrów wysokości i mierzy u podstawy kwadratu 10 metrów. We wnętrzu zachodzą duże zakłócenia pola magnetycznego. Po śmierci kolejnych Fahrenheitów ich ciała były składane do piramidy. W środku piramidy zachowały się trumny ze zmumifikowanymi ciałami między innymi trzyletniej Ninette i Friedricha Fahrenheita. W czasie wojny piramida została zbezczeszczona przez Rosjan, którzy jak wiadomo inteligencją nie grzeszyli, a szacunku nie mieli nawet dla zmarłych. Trumny zostały otwarte, a ciała odarte z szat. Prawdopodobnie wtedy też ciała zostały pozbawione głów. Pomimo, że piramidę otacza gęsty las, w środku nie ma żadnych insektów. Wiele jest dziwnych historii związanych z tym miejscem, ale najprawdopodobniej to zwykłe zmyślone legendy. Jednak warto to zobaczyć, bo jest to jedyny taki obiekt w naszym kraju. Teraz przenosimy się do Sosnowca. Tak, dobrze słyszeliście o tego Sosnowca ze słynnych memów. To tutaj znajduje się rokokowa wanna i chyba najpiękniejsza łazienka kąpielowa w Europie. Tu kąpał się nawet słynny aktor John Malkovich. W Sosnowcu wznosi się piękny pałac Dietla. Warto go zwiedzić z powodu niesamowitych rokokowych wnętrz. I to właśnie tutaj jest jedna z najpiękniejszych łazienek w całej Europie. Wanna w łazience w pałacu Dietla przypomina zdobieniami barokowy ołtarz, a rozmiarami mały basen. Jest tak niepowtarzalna, że wystąpiła w kilku filmach. Ostatnio w Dolinie Bogów w reżyserii Lecha Majewskiego z 2019 roku. W jednej ze scen kąpieli w słynnej wannie zażywa sam John Malkovich. Następne miejsce może Was trochę zaskoczyć. Czy wiedzieliście, że w Polsce mamy kopalnię uranu? Co prawda już zamkniętą, jednak z jej wnętrza wydobyto naprawdę dużo rudy uranu. W kopalni uranu, w Kowarach i radioaktywnych zakładach przemysłowych R1 w latach 50. XX wieku miała miejsce tajna operacja, której celem było pozyskanie cennego promieniotwórczego uranu dla Związku Radzieckiego, potrzebnego m.in. do budowy bomb atomowych. W ciągu kilku lat działania z kopalni wydobyto około 200 ton rudy uranu. Dziś część kopalni, a konkretniej zakłady przemysłowe R1 nadal są napromieniowane. Samą sztolnię jednak można bezpiecznie zwiedzać. Tajemnicze miejsca znajdziemy także w województwie świętokrzyskim. W tym przypadku pierwszym skojarzeniem będą zapewne lokalne góry, z którymi związane są liczne legendy, jak chociażby te dotyczące słynnego miejsca spotkań wiedźm i czarownic. Jednak znacznie ciekawszym przykładem miejsca pełnego tajemnic i sekretów jest zamek Krzysztopór, znajdujący się w Ujeździe. Imponujące ruiny robią wrażenie już z daleka. Ogromny kompleks został wzniesiony prawdopodobnie w latach 1627-1644, a na temat jego wyposażenia i przepychu krążą legendy. Podobno nad jedną z sal miał znajdować się szklany sufit, będący jednocześnie dnem akwarium wypełnionego egzotycznymi rybami, a w stajni dla koni były żłoby z marmuru. Zamek stanowił charakterystyczne połączenie rezydencji z cechami obronnymi, a przed powstaniem słynnego francuskiego Wersalu nosił tytuł największej budowli pałacowej w całej Europie. Dziś ruiny robią ogromne wrażenie.
a możemy je odkrywać wędrując oznakowanymi trasami. Co jest jednak tajemniczego w pozostałościach zamku? Kompleks przepełniony jest numerologią oraz tajemniczą symboliką. Liczba okien pokrywa się z liczbą dni w roku. Liczba pokoi równa jest liczbie dni tygodnia. Natomiast wielkich sal było dokładnie 12. Natomiast 4 narożne baszty odpowiadały 4 porom roku. Dodatkowo na wieży znajdziemy wielką literę W, która rzekomo ma odnosić się do wierzeń kabały i ma oznaczać ona wieczne trwanie. Oczywiście jak każde szanujące się ruiny, także te w ujeździe mogą pochwalić się własnymi duchami. W nocy długimi korytarzami wędruje duch właściciela pałacu Krzysztofa Ossolińskiego. W oknach pojawia się biała dama, a ukrytego w nich skarbu szczerze duch psa. Ten za swojego życia rzekomo decydował o losie gości przybywających do zamku. Jeżeli na nich szczekał, byli oni skracani o głowę. Natomiast jeżeli milczał lub się łasił, to przybysz był mile widziany. Psa już nie ma, więc bez problemu wbijajcie zwiedzać to niesamowite miejsce. Na koniec atrakcja trochę nie z tej ziemi. Pomnik UFO w Emilcinie to jedyny taki pomnik i atrakcja w Polsce. Podobno to tutaj w 1978 roku mieszkaniec wsi Emilcin koło Opola Lubelskiego Jan Wolski spotkał kosmitów, którzy nawet zaprosili go do swojego latającego spotka, choć pojazd miał przypominać kształtem raczej kontener niż talerz, ale to na marginesie. To najbardziej znany przypadek kontaktu z UFO w Polsce i napisano o nim wiele książek. Powstało wiele teorii na temat tego, co rzeczywiście przydarzyło się Janu Wolskiemu, na razie jednak nikt nie zdołał wykazać nieprawdziwości jego zeznań lub podać motywu kłamstwa. Czy słyszeliście o tym miejscu i zdarzeniu? Napiszcie w komentarzach. Na tym kończę ten odcinek, już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne ciekawe i tajemnicze miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się pierwszy. Nie zapominajcie także o kciuka w górę i napiszcie w komentarzach, czy byliście w tych miejscach i jak tam było. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca w Polsce, dajcie znać, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy komentarz i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!